Hej, cześć, to ja Michał. Dzisiaj stwierdziłem, że biorę sobie mniejszą kartę do nagrywania, czyli jak normalnie biorę 64 GB, to dzisiaj wziąłem tylko 30. Głównie przez to, że ta karta 64-gigowa jest wolna, ta, którą mam, to jest akurat szybka. No i po prostu najzwyczajniej w świecie chciałem wziąć szybszą, ale to też się przekłada, że będę mógł mniej nagrać, ale myślę, że to mi jakoś specjalnie nie będzie przeszkadzało. Dzisiaj postaram się robić w ogóle najmniej cięć i jakoś zrobić tego porządnego vloga. I tutaj w tym momencie chciałem was zaprosić na mojego Instagrama, do którego macie linka w opisie albo teraz na ekranie wam się wyświetla. Ogólnie rzecz biorąc, na moim Instagramie to jakoś specjalnie dużo zdjęć nie publikuję, ale na przykład mogliście się u nich dowiedzieć o remoncie w moim pokoju, to takich rzeczach. Ten remont w ogóle się jeszcze nie skończył, dlatego macie ujęcie dopiero na ścianę i tak dalej. Ale w sensie, że na tym Instagramie robię naprawdę dużo relacji i później je zapisuję. I tutaj już teraz robię następną. I tutaj mamy dzisiejszą. I teraz robię wyślij do, udostępnij, gotowe. Zacząłem robić te relacje od czwartku i później w piątek zrobiłem. No i teraz mam. Postaram się tych relacji na dzień robić jakieś 5, 6 albo 7, coś w tym stylu. W każdym razie nie dużo, ale też nie mało, wiecie, taki standard. No i co? No i dzisiaj, na dzisiejszy dzień nie mam zbyt dużo planów, bo nie mam zbyt dużo planów. Znaczy, niby jest jedna pewna rzecz, idę do kina, ale dalej to już nie ma żadnego znaczenia. Aha, no i mam załatwiony nocleg, w sensie, że już nie będę w przyszłego dnia nocował w domu. Ty żyjesz w Opolu? No jest, nie przypomniałem drogę właśnie teraz. Dobra, już aktualnie jestem w Opolu razem z Piotrkiem, to jest on i zmierzamy do Solarisa. I to jest wszystko, co chciałem powiedzieć na aktualną chwilę. Czy to chcesz coś powiedzieć? Tak. Chciałbym dodać, że to była bardzo kreatywna wypowiedź, podoba mi się. No, znaczy to jest coś takiego, że chciałem coś poinformować, coś powiedzieć, coś wytłumaczyć. Ty nagrali jabłuszka, widzisz jakie ładne? Nie wiem, co tam się dzieje. Jabłuszka. No, dobra. Doszliśmy do Solarisa. Życie jest piękne. Życie jest fascynujące. Jeszcze tylko czekamy na drugiego znajomego Szymona i ja się muszę pochwalić moim świetnym zestawikiem za 5 zł do kina. Popcorn za 2 zł i 2-litrowa bo mu strasznie szkoda jest wydać 16 zł na największy popcorn i stwierdzi sobie, że sobie zrobi zapas. Tylko, że ja miałem 50 zł jeszcze, żeby kupić bilet i tak dalej, więc sobie postanowiłem kupić kolę i popcorn. I całkiem możliwe, że jeszcze kupię popcorn w kinie. A tu jest Solaris, a tu jest plac. Na którym nic nie ma, póki co. Piękne. Znaczy, wiesz, ja raz tu stragany widziałem, ale nie wiem, czy to coś było. No, podsiadaj, a nie. Dobra. Nie, ale ja póki co jestem zadowolony. Pokaż. Co? Statyw. Jaki statyw? No to rączkę. To jest bilet, kosztował mnie 40 zł, obrażasz moje uczucia. Przykro mi. Pokaż. Ale z człowiekiem. Obrażasz moje uczucia. Ten grip kosztował mi 40 zł. To był największy wydatek dotyczący tego, poza tym, że wydałem 500 zł na kamerę, którą mogę sobie dopłacić 300 i już bym był miał GoPro. Xiaomi, gdzie jest mało opłacalne, to fakt. Weź sobie ujęcie z boku na Solarisa jeszcze. Do czego mi to ujęcie? Nie wiem. Zrób sobie przejścia. Teraz czekamy na kolegę, który mówi, że ma blisko do Solarisa, ale wciąż nie wiem, gdzie jest i weszliśmy sobie na górę przez to, że można i nie można sobie popatrzeć na Solarisa z góry. Plac Solarisa nie może boić. Abonent chwilowo nie dostępny. I tak jest cały czas, jak do niego, 10 raz do niego zadzwoniłem, nie odbiera. Abonent chwilowo. Nie odbiera. Jest godzina... Sprawdź tą muzykę w tle. Jest godzina 13:17, nie wiem czy to widzicie. My film mamy na 14:15, jeszcze bilety musimy kupić. Miała tu przyjść, nie idzie. A Szymona nie ma. No nie ma go właśnie. Ja mówię, chodźmy kupić bilety. No nie, wiesz, bez niego to tak nie za bardzo. Zbieram się 22 minuty i teraz zadzwonił, mówi, że wychodzi. Wow. To już żeby powiedzieli, że my już idziemy do Heliosa. Tym bardziej, że do niego 11 razy dzwoniliśmy, on dopiero teraz dzwoni. No, to jest super. Dobra, idziemy. O Jezus.
Ja wiem. Patrz. Nagraj tego gościa tam, nagrywasz go? Dobra. Znalazł. Powiedz, kiedy stanął. No. Szymonek się znalazł. Tak. Przyszedł już 10 minut po rozpoczęciu filmu, już był, bo musiał specjalnie z kina pójść do Lidla, żeby sobie kupić popcorn. Tak. Ja myślę, a kolesie już tutaj kupiłeś. Ja mu załatwiam i mówi, jakie mamy miejsce i bilet. Ja patrzę i go dziś, i go z 5 minut ja myślę, chyba się zgubił. Szymon, 30 minut ci zajęło dojść do kina. Musiał rozgryźć te numerki nad drzwiami. Ponumerowane. 1, 2, 3. Nie dał rady. O Jezu, ja nie potrafię chodzić po schodach. Ja się pytałem pana, który ci bilet sprzedawał, gdzie żeś polazł, a pan powiedział, że nie wie. Ja miałam bardzo daleko, gdzie idziemy? Ja nie wiem, wiecie co? Właściwie teraz jest plan, żeby po prostu podchodzić po Solarisie, także ten... Będziemy zwiedzać Solarisa, wiecie co? Chodźmy po prostu przed siebie tamtędy. Teraz porządne jedzenie, mamy kropkę beskitu, frytki oraz hamburgera. Ja sobie zawsze coś dodaję. Przyznaj się, jak się wypowiada. Ale wiesz w ogóle, dlaczego wieszmaki są wciąż? No. LDV Euro AGD. Idziemy? No, muszę się poglądać. Chodźmy. Co to jest w ogóle? O, to są krótkofalówki. Tak, zasubskrybuję się. Masz krótkofalówki Motorola. O, żeż ty, ja. Zarejestruj się na Fortnite'a. Możesz ty. O, jeszcze w takim ładnym męskim kolorze masz. Motorola. Nie mogę, nie udało się zalogować, kurde. Przykro. Wiesz, tutaj odpali Fortnite. To jest tym iPhone. Wiem, iPhone. Najlepsza możliwa firma na świecie. You should know, we're the 23 states of Venezuela in one capital district that we'd love to show ya. The 23 states of Venezuela. We touched the Caribbean Sea in South America. Merida is here and now I'll disappear. Miranda is beautiful, come visit, have no fear. Monagas touches the Gulf of Paria. I am the island of Nueva Esparta. A ja mam jeszcze parę tych grań. Słuchajcie, moi drodzy, poszliśmy na początku, jak byłem w Maku. To się nie najadłem, później chodziliśmy sobie po Solarisie. Ale teraz zeszliśmy do restauracji, która jest w idealnym miejscu. Tuż przy drodze jest po prostu restauracja. I tutaj wszystko słychać wokół. Fajnie się tak siedzi na świeżym powietrzu. I grajmy. No, szczególnie jeżeli by to pochwal była... Pochwal się, w co gramy, Michał. W co gramy? W pokera gramy. O, ja już myślałem. Zapomniałem, dobra, mam takie karty, no super, bomba. Mogę wymienić? Bo tak. To nie jest blackjack. A to, no właśnie, to nie jest blackjack. A szkoda. Słabo. Dobra. Ale aktualnie zamówiliśmy sobie po hamburgerze oprócz Szymona. Ja oszczędzam. Szymon oszczędza. No wymarzone studia. Kupił sobie cheeseburgera za 5 zł, a drugi zgubił. Drugi zgubił. Naprawdę? Nie. To mówiłeś, że zostało. Ja zgubiłem 5 zł w kinie. Tyle mi dałeś, Piotrek. No ja mówiłem, żebyś patrzył, gdzie jest, a ty mówisz, że masz, jak wychodzimy. Ty sobie odpuściłem. No bo wiem, bo ja chciałem, żebyś ty sobie odpuścił. Cześć, kamera przetrafi. Jak masz te 5 zł, to mi możesz tak mówić. No dziękuję. No dobra. Ja bym 5 zł więcej, Michał. Nie, ale czekajcie. Ej, słuchajcie, drodzy widzowie. Teraz przyszliśmy się na targowisko i tu normalnie... Slumsy. W normalne dni tygodnia tutaj jest maksymalnie, bo strasznie dużo ten. A tutaj na przykład tu jest zamknięte. Tylko tutaj, albo tutaj. Ja w tym momencie możemy sobie chodzić, jak chcemy. Jest spoko. To jest, co to jest? Sprzedam stanowisko handlowe. Chyba się nie obrażę za reklamę. Jeżeli chcecie w Opolu, to jest w ogóle szkoła podstawowa, to... Nie. W ogóle Szymon, to mam do ciebie pytanie. Pytałeś się, żebym ci udostępnił twarz we vlogu? Już się go pytałeś i powiedział, że tak. O, może być. Okej. Okay. Raz się żyje. Chodź. Raz się ty. Idziemy. Ale chcę zobaczyć, jak to wygląda, kiedy tu nikogo nie ma. Patrzcie, tutaj normalnie stanowiska są... Pełne. Ale to jeszcze po PRL-u zostało. Michał, brawo. Zwiedzamy Halloween. O, dobra. Dobra, lecimy.
Lecimy, drodzy widzowie. Pierwszy raz coś takiego widzę, że na targowisku, ja zawsze byłem to, że ja nie często chodziłem na targowiska, jak coś to z moją babcią, ale zwykle tutaj było, to nic nie było, że w sensie, zwykle tutaj było masakrycznie wszystko otwarte, a teraz, może tutaj za rogiem coś będzie, nie, kompletnie nic. Wow, ale się czuję, ale tu jest klimat, kurczę. Michał! Co? Dwóch uciekinierów, jeden zabójca. Taki labiryncik idealny. No. O, patrzcie. Dresy, spodnie dresowe. No, targowisko normalne. Tutaj patrzcie, tutaj jest stanowisko. Tu jest telefon. Szymon, czeka! O, to jest dobre, pa. Tutaj nikogo dosłownie nie ma. Tu nikogo dosłownie nie ma, możemy tu robić wszystko. O, i tutaj myślałem, że jest przejście, patrzcie. Ej, patrzcie, to nie jest trudne. Patrzcie, tutaj się dostać do tego. No, tylko musisz wziąć takie nożyce do obcinania. No, ale tutaj też nic nie ma, także ten. No. Tutaj są bezpieczniczki. Szymon nam uciekł, zgubił się. Szymon! Szymon! Szymon, wróciłem! Wracaj! Szymon nie umiał brać numerków w sali, a w takim labiryncie to byś jeszcze zrobił. Jakie numerków w sali? No, A, bo w naszej szkole, słuchajcie, są ponumerowane sale, ja? Nie sale w naszej szkole, tylko w sale w kinie. Nie umiał z czterech sal wybrać tej jednej prawidłowej. No myślisz, co w tym labiryncie? O Jezu, patrzcie, ja jestem normalnie niski, ja jeszcze pod tym przejdę. A ja nie. Ale już trochę bym poczekał. Piotrek już na przykład, ten Piotrek jest wysoki i patrzcie. Opozycja, opozycja. O, Szymon! Tutaj się przychodzi. Szymon, gdzie jest? Jezu, Szymon zniknął. Szymon się zgubił. Szymon! 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 On się gubił w kinie, a co dopiero tutaj. Szymon! Szymon! Na szczęście nie ma numeru. Tutaj patrz, ej, patrz, że tutaj już wszystko tu pustoszenie, patrz, tu jest sprzedam. Przecież to jest Spyrel. To? No. Możliwe. Ale no, tutaj dużo. Tu tutaj patrzcie, tutaj najlepsze w, nie wiem, chyba dzień nauczyciela, bo patrz, tutaj są kwiaty. No, tutaj wszędzie są kwiaty. No i tutaj wszędzie kwiatki sprzedają i tutaj ludzie się rozstawiają. Razy jak tu byłem, to mnie pani naciągała, bo szukałem jakichś kwiatków dla mojej babci, na jej urodziny i... Szymon! Bo tutaj mam niedaleko, tutaj się przejdę i przeszedłem sobie tutaj i pani mi wcisnęła takie brzydkie, a ja nie chciałem, żeby ta pani była, bo tu była jakaś taka starsza pani, że często jej tak, ja tak schodziłem, ona tak się wychyliła, a nie kupiłbyś może u mnie, nie kupiłem jednego kwiata, ale nie był ładny. Szymon, dobrze, że tu numerków nie ma. Właśnie o, o tym niestety, mówię. Szymon będzie. Szymon! O. Znowu, kurde, i znowu będzie gdzieś siadł 20 minut. Zostawić go na chwilę. Zostawiłem go na chwilę w sali, gdzie się kupuje bilety. Poszłem do sali, a on 20 minut nie wraca do nas. O 20, w ogóle to Szymon się spóźnił, wszyscy spóźniliśmy się na film. Ale... Nie, nie spóźniliśmy. Znaczy my się nie spóźniliśmy, ale Szymon już ten. No. W ogóle byliśmy na Angry Birds 2. Byliśmy na filmie. Ja byliśmy w sali. I Szymon, ja wychodzę do niego powiedzieć mu, gdzie ma kupić miejsce i do jakiej sali i na jaki film. I powiedziałem mu to i wróciłem do sali. A Szymon tam chyba chciał jeszcze kupić popcorn i kole i on 10 minut się zastanawiał. O, nie poszedł do tego heliosowskiego ten, tylko... Raz na oczy go spuścić, kurde. Zobaczył go spuścić na chwilę. To są takie... Tutaj mamy takie sowieckie klimaty. Myślę, że go cylicy brakuje. No, Szymon uciekł. Ale gdzie on jest? Nie wiem. Nie, ale serio, słuchajcie, bez kitu, zgubiliśmy tutaj Szymona. Szymona zgubiliśmy. Szymon? Gdzie on może być? Szymon! On zgubił się. Szymon! Jezu. Ej, a może on jest z tamtej strony, co? No, trudno. Chodźmy. Coś biegnie. A to ja biegłem. No, są w ogóle sklep ogrodniczy. Ciekawe, czy wciąż działa. Możliwe. Możliwe, że nie. Słuchajcie, zgubiliśmy Szymona! Szymon! Szymon! Jezu, gdzie on jest? Matko Święta, zgubiliśmy! Michał! Nie będziemy, musisz poczekać. Dobra, ale... Kurczę! Chodź do tych rur, tak? Michał, chodź! Czekaj! Nawet go tu nie, tutaj nie ma go nawet. Teraz Piotr go zgubił, kuziu. Piotr! Bo cię zgubiłem!
zgubiłem. Już go widzę. Gdzie ja zgubiłem? Ja sobie poszłam innym tunelem i specjalnie. Jak się czułeś, jak zniknęłem? Szukałem cię. Ale tu coś jest. No, szło na nie. Tu coś pracuje. Nie wiem. Szymona ucie. Szymon się zgubił. Właśnie, Szymona nie mamy. Te numerki na drzwiach. Ale nie, naprawdę. Słabo. To zadzwoń do niego. Proste rozsuwanie mi tam. Myślisz, że odbierze? No, wątpię. Może on do mnie ale dzwonił. Ale spróbować. Nie no, wiadomość. W ogóle, może on do mnie wysłał. Szymon ci wysłał. No, napisał wideo. Aha. Ojeju. Żeś wlazł z Szymonówkami. Halo Szymon, gdzie ty jesteś? Bo cię szukamy. Naprawdę? Gdzie on jest? To czekaj, zaraz obczaję. No i gdzie on jest? Podobno nas widział. Nagrał filmiki. Tak, widział nas. On nagrał filmiki i mi wysłał. Patrz. Tutaj, słuchajcie, biegniemy. Sobie gamy. Szymon nagrał filmik, widział nas. To jest cały film. Patrz, tu ja biegnę. Pod jakimś drzewem. Cholera. Pod jakimś drzewem jest, bo patrz z drzewa. On się ukrył skubany. Pod mostem pewnie. Ja mówię przez te numerki pod drzewem. Szymon. Kurde, w jakimś z jakichś drzew, wiesz? Tu się schował. No, tu. Tu? Chyba tu. Ale skąd nie? Nie ma go tu, ale jest... Maluch. Jest maluch. Ha. No dobra, chodź. Ej, wiesz? Co? Nie znaliśmy Szymona, ale słuchaj. Patrz, mamy tu malucha, na którym jest mech już. Piękne. Chodź do tego, powiedz mu, że... Że czekamy tam. Ale nie, on nie widział, słuchaj, on nie widział. On nie widział, nagrał film pod jakimś z drzew. Ja ci mówię, kurde, lat mi się chciało i nie miał gdzie. Co? No nie wiem, gdzie on... No, a może już iść? Szymonek sobie poradzi w takim życiu. Nie, ale weź tego Szymona, co? O, widzę. No tam pójdziemy. Nie! A skąd pokażesz to nagranie jeszcze raz? Wysłał mi wideo, jak przebiegamy. Wideo mi wysłał, jak przebiegamy. To mi ważny mój kod, muszę sobie go zmienić. Coś kod pokazał. Poddajesz się? Pokaż to nagranie. Jak go znajdę, to go kopnę w dupsko. No patrz, jest jakieś to drzewo, jest biegniemy. Budynek? Ale biały budynek. Ale biały budynek, o, o. O, o, kuźwa, wiem już. Fajne. Biały budynek, taki, nie więcej. Tu gdzieś. Nie wiem. Tu, dokładnie tu. Tutaj? On sobie biega! Kurde! Nie, zły! O, ale tu nic nie pasujecie. Chodzimy sobie po targowisku w sobotę. Która jest godzina? Jest godzina 17:24 w sobotę. A my sobie chodzimy po targowisku i szukamy kolegi. Po nieczynnym targowisku. Udać się z ciebie. No! A nie sądzę, że się tam ukrył, ale... Ale okej, okay, w sumie. Bo... O je! Jest! Kurwa, jest! Dawaj go! Dawaj go! Dawaj! Dawaj go!
Złapany. Co jest? Lamus. Poczekajcie, pokażę wam coś. Poczekajcie. Co ty mówisz? Wysłałeś mi wideo. Tak. Sekundowe. Widzieliśmy. No. Ja jestem skryty i cichy. Gdzie ty byłeś? Ja Michałowi raz uciekłem, ale się pokazałem mu. W kinie byłem i z powrotem. Tak, na pewno. Chodź się tam jest, do tunelu. Jest 17.24. No wiem, chodźcie tam no. Do tunelu. No, poszłem też do Kolumbii na chwilę i wróciłem. Ja o, mówię, widziałam to w Ameryce Południowej. No. Razem z Bezplanu. W ciągu... Ja mu mówiłem, to wszystko przez te numerki, tak samo jak... Patrzcie, Billy zna wykrzyknik. No. Ja mówię, to wszystko przez te numerki, tak samo w kinie. Tak samo w kinie było. Szymon, film się zaczął, oglądamy. A ten Szymon, nie wraca 10 minut, a go zostawiłem tam, żeby przyszedł do sali. Ej, Beskitu, patrzcie, tu jest maluch, na którym jest mech. Beskitu. Nie gadaj. No. Mierzyliśmy, gdzie nagrywałem się ten filmik. Tak. No. O, patrz, nawet jakiś... Poszedł, faktycznie. Ej, patrzcie, nawet jakieś kwitki za wycieraczką są. Ciekawe, ile on dostaje już. O Jezu, długo. Ej, może 2 lata nawet? No nie wiem, ale... Te kwitki się przyczepiły do tego. Patrz, wygląda jakby ktoś go tutaj zaholował, czy co? A jakby go ktoś tu ukradł i dobra, chodźcie. Ty, on tu stoi już od kilkudziesięciu lat. No. Ale jest porosłe pod nim. Jakieś kwitki opolskie. Czy już się przykleiło do szyby. Ojeju. On nawet tego nie jebie się. No nawet nie. To wyblakło już wszystko, chodź. A je. Yeah. Którego co roku jest? Stacja kontroli pojazdów. O. Gdzie go za to zostawili? No piszę ten. Stacja kontroli pojazdów. A tu? To już wyblakło. To jest sama rdza w ogóle. Kurde. A co ty myślałeś? To trzeba Tu masz jeszcze. Siadę od tego. Chodźcie. O, ale długo tu stoi. Chodźcie do tamtej, do tej rury. Myślicie, że może... A, ale lusterko działa. Realne. Możemy w niektórą sobotę zrobić hide and seek na twój kanał w tych... W sobotę. Mi się to podoba. Co ty na to? Ja jestem za. To by było super. Widzisz? To by było super zrobienie tam chowanego. Zapoczątku... Że jestem lepszy od ciebie w kryciu się i uciekaniu. Ja wiem. Na początku mam serię. Nie, ja mówię do Szymona. Ja też. Michał, ale stoicie tu nic. Nie ma wyjścia. Jak nie ma? Jest. Nie ma? Nie, tutaj jest wyjście. Ale tam jest przejście. I tam też chyba. Tu ale też. Do rur. Tu jest. Jakich rur? Tu nie wejdziesz. Nie wejdziesz do nich. No i bym się postarał, bym przedłać. No ale po co? Prawda? No. Chyba zapoczątkowałem serię hide and seeka. Możliwe. A nikt tu nie jest, nawet można bawić się na ulicy. Chociaż nie zachęcam, wiecie? A zresztą tutaj i tak jest, ja bym się dostał dołem. Nie wiem. Tak, czy on przyczołgałbyś się. Stary, ale rejestracje są wciąż. Tak jak kiedyś, jak... Tam jest słońce już. Tak jak kiedyś, jak się bawiliśmy w barka chowanego, ja pod siatką, wy wszyscy się zorientowaliście na tyle, że ja już bym mógł was dobrać. Przykro mi. Ale ci się nie udało. O Jezu, czekajcie. Ja tutaj tak kiwałem was i Patryka, pamiętam. I też samego Patryka. Ej, ale nie ma tylko polskich, patrzcie. CBS. Nie, niemiecka rejestracja. Tam, no. On jest prawie nie wypadł. Ma wkręcony hak do polowania. Poczekajcie. A może to jest nurek. Taki śmietnik pojazdu? Gdzie? To tam masz napis. Nurek. Ja ogólnie rzadko wracam po nocy, więc... Pierwszy raz widzę tą ulicę, którą dosyć często chodzę, że tutaj... jest pusto. Ja zaraz będę w tamtą uliczkę skręcał dokładniej, ale w sensie, że niewiele się świeci, jest pusto i w ogóle ludzi nie ma. I też aut mało jeździ. A jak już przejedzie, to jakby jest słyszalne. W ogóle ja przez te pasy przechodzę.